Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus. Odbieram informację. Odbieram informację dla ducha. Stronę za stroną zapisana. Wielu powołanych. A na ziemi milczą duchy. Rozumem materialnym w ciałach zamurowanych. Wykreślić ich z życia. Zagubieni na ziemi. Padli pod lawiną rozumowych myśli. Bez szukania ich jest. Zostali pod lawiną bez oznak życia. Każdego roku, na wiosnę, gdy śnieg z gór schodzi, spod lawin wiele duchów ludzkich wychodzi. Leniwie snują się po ziemi, już są bez wiedzy, po co są na ziemi. I błąkają się, poruszając metalowymi puszkami, żyjąc ziemsko w pudełkach z podobnie martwymi już duchami. Tworząc zbiorowiska, tak zwane rodziny ziemskie, obce duchy obok siebie stoją po lat kilkadziesiąt, i bez wiedzy, kim są, skąd pochodzą i po co są na ziemi. Są jak cyfrowe ekrany ciekłokrystaliczne. Smutno, gdy na nich patrzę. Martwi wyszli z zamrażarki. Duch zagubiony, a uczucia wraz z sercem usunięte. Rozum, narzędzie Lucyfera, odciął ich od światła. I oni uwierzyli, że są duchowo martwi. Codzienne bycie to potwierdza. To znajomi też martwi. Telewizja cyfrowa martwa, ciekłokrystaliczna. Prasa brukowa donosi o martwym byciu ludzi rozumowych. Gdzie po takiej literaturze z przerażenia drżą wam tylko kości, bo uczuć i serca was już brak. Kolejna cywilizacja, która upadła, wycinając sama sobie serca nożem rozumowych myśli. Słowo Pana wam podane, rozum odciął od duchowego. Słowo przeżywanie nic dla was znaczy. Smutno krainie cieni. Nawet suche łzy, które z oczu wam płyną, uważacie za chorobę i łykacie na nie leki, aby już bez płakania nad sobą było. Kukiełki, żyjące na ziemi, poruszane rozumem z mózgu połączone, były myślami ze swoim panem, ciemnym Lucyferem, idol współczesnej cywilizacji. Oczy wam się świecą pustym blaskiem, gdy wam pokażę nowy wynalazek upadłej cywilizacji, na przykład telefon, urządzenie odtwarzające muzykę, która zagłusza was całkowicie, ubranie, aby wieść leniwe, wygodne bycie. Całość popijacie alkoholem, używacie narkotyki w różnej formie. Zaraza za zarazą, kataklizm za kataklizmem, wypadek za wypadkiem. Dla otrzeźwienia, bez zmiany was. Co wami jeszcze poruszy? A jak was coś boli, to są leki z nieczulicy społecznej lub ostatecznie wytną i operacja znowu się udała, lecz pacjent już ziemsko oddał ducha. Duchowo martwa cywilizacja z martwą i ślepą wiarą, polityka ziemskiej ignorancji. Zamknęliście się w skorupach zerowej czułości. Seks uprawiacie, a na grządkach waszych związków rosną chwasty, które kłują was boleśnie. Chwasty siejesz, chwasty zbierasz ostatecznie. Nic żywego tworzycie. Sztuka martwa po galeriach się przejawia. Za martwe obrazy płacicie miliony, a człowieka ubogiego duchem na ulicy bez zauważenia. Miłujecie swój pusty rozum. W nowym roku wręczam każdemu człowiekowi ziemskiemu osę, który wam się należy. Zasłużyliście na niego na 100%. O prawdziwych uczuciach bajki wam powiedzą, lecz gdy się one kończą, choć jest inaczej, to jednak szare bycie dalej was techniką przygniata. Surfujecie w internecie, po prawdziwym życiu duchowym nic wiecie. Tych ludzi na ziemi, co osed im się mało podoba i którzy mają jeszcze serca i łzy w oczach, wzywam i wyrywam za waszą zgodą z objęć ciemności. Bez słowa Pana jesteście niczym, lecz gdy ożywi was siła Pana, to będziecie radośni i szczęśliwi. Poczujecie miłość Pana i ożywieni zaczniecie iść na poziom duchowo istotny, duchową drogą. I tego wam w tym nowym ziemskim roku serdecznie życzę.